Cześć, witajcie moi drodzy na naszym kanale. Dziś porozmawiamy sobie na temat ochłodzenia, które jest widoczne od 2 listopada. Tak, nie od 1, bo 1 będą temperatury całkiem przyjemne przed frontem atmosferycznym. Natomiast w nocy z 1 na 2 prawdopodobnie przejdzie przez Polskę front atmosferyczny i 2 nam się ochłodzi. Jak bardzo? Sprawdzamy to, ale na początku już standardowo kamera. Tym razem wędrujemy do Andory, czyli do miejscowości, która jest stolicą Królestwa Andory, czyli takiego malutkiego państewka znajdującego się między Hiszpanią a Francją. No i zobaczmy, widoki mamy całkiem ok, aczkolwiek zachmurzenie duże, tam występują opady deszczu. Te opady deszczu w troszeczkę większych ilościach, u nas oczywiście takich opadów deszczu na razie nie możemy tutaj sobie powiedzieć, że takie będą, natomiast zobaczmy, jak to wygląda. Taki malutki kraj, który znajduje się tutaj między Hiszpanią i między Francją. No i tutaj te opady deszczu oczywiście występują. To, co warto tutaj jeszcze powiedzieć, to znalazłem taką dosyć ciekawą informację o armii i nakazie posiadania broni. Jak czytamy, zgodnie z prawem Andory na wypadek wojny w każdym domu musi być co najmniej jeden karabin. Jeżeli właściciel domu nie posiada własnej broni, policja dostarcza ją z zapasów państwowych. Ciekawe. Takie małe kraje, a takie ciekawe rozkminy tam są. Moi drodzy, my natomiast przechodzimy do rozkmin dotyczących pogody i sprawdzamy, jak to ochłodzenie będzie długo się utrzymywało i jak ogólnie duże będzie. No i sprawdzamy sobie na początku dla Warszawy model GFS. Widzimy, że 1 listopada jeszcze te temperatury będą całkiem wysokie, od 14 do 15 stopni Celsjusza w Warszawie. Ale już 2 listopada zdecydowanie chłodniej, jedynie 9-10 stopni Celsjusza, a w nocy z 2 na 3 listopada te temperatury mogą spaść nawet poniżej zera. I to, moi drodzy, na wysokości 2 metrów nad ziemią. Oczywiście przy gruncie będzie jeszcze, te temperatury będą jeszcze niższe. Owszem, w kolejnych dniach widzimy delikatne, stopniowe ocieplenie, ale to już nie będzie to, co było wtedy. W Suwałkach temperatury jeszcze niższe. Tutaj po 2 listopada widzimy, że te temperatury spadną dosyć mocno poniżej zera w nocy szczególnie. No i cóż, właśnie przyjrzymy się temu, co się będzie działo 2 listopada. Zapraszam oczywiście serdecznie, a za moimi plecami polega o potencjału na wysokości 5,5 km, więc 500 hektopaskali. No i widzimy, że 2 listopada będziemy po zachodniej w sumie stronie tutaj tej doliny geopotencjału, która będzie się znajdowała wraz z tą falą, a więc do nas spłynie szerokim strumieniem chłodniejsze powietrze, które obejmie między innymi właśnie Polskę, Niemcy, Czechy, Słowację. Tu będzie napływało zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Dalej w kierunku zachodnim, patrząc na obrzeżach tego spływu chłodnych mas powietrza, to powietrze będzie nieco cieplejsze. Natomiast właśnie Andora, jak i Hiszpania, Francja z cieplejszym powietrzem, które będzie napływało tutaj z nad basenu Morza Śródziemnego. I tak, z tego co widać w najnowszych aktualizacjach, ten spływ chłodnych mas powietrza będzie słabszy, nie dotrze tutaj raczej do Bałkan, do Włoch bądź do Bośni i Hercegowiny, jak wcześniej modele zakładały, ale zatrzyma się wcześniej i następnie zostanie skierowany na wschód, co nie zmienia faktu, że i tak u nas w Polsce te temperatury w nocy spadną dosyć mocno. Tutaj widzimy anomalię temperatur na wysokości 850 hektopaskali i widzimy, że ta anomalia ujemna jest bardzo mocno zarysowana właśnie w tej Europie Wschodniej. Finlandia, Szwecja, Norwegia, Polska, Niemcy oraz kraje południowe, nasi południowi sąsiedzi z tą anomalią ujemną. Anomalia dodatnia tutaj już widoczna jest natomiast w Europie Zachodniej i nad Oceanem Atlantyckim. To oczywiście będzie miało przełożenie na temperatury. już na wysokości 2 metrów, a więc między innymi na temperatury w Polsce. Te chłodne powietrze będzie spływało z północy w kierunku południowym, południowo-wschodnim. Najmocniejszy impet będzie tutaj uzyskiwało już poza naszymi granicami kraju, ale u nas również będzie te powietrze oczywiście chłodne. Będzie ono chłodne w Polsce, w Niemczech. Szczególnie w nocy te temperatury będą spadały poniżej 0 do -2, -3, punktowo -4 stopni Celsjusza. No i sprawdźmy, omówmy sobie po kolei, jak to będzie wyglądało według tych wyliczeń, które są teraz. Zaczynamy od soboty, czyli od 2 listopada, no i widzimy tutaj, że już będzie zdecydowanie chłodniej. Model Icon pokazuje temperatury najniższe w województwie pomorskim, na północnym wschodzie i na wschodzie, tam od 3 bodajże 4 do 6 stopni Celsjusza. Na południowym zachodzie temperatury byłyby najwyższe 8 do 9 stopni Celsjusza. Kolejne wyliczenie to wyliczenie modelu ECMWF, również na sobotę, na godziny popołudniowe i tu również tereny górskie, podgórskie z temperaturami od 2 do 3 stopni Celsjusza, województwo pomorskie i północny wschód z temperaturami rzędu 2 do 3 bądź 4 stopni Celsjusza, na pozostałym obszarze 6 do 7 bądź 8 stopni Celsjusza. Kolejny model to model GFS i tutaj sytuacja jest identyczna, a więc temperatury najniższe na terenach podgórskich oraz na północnym wschodzie i na Pomorzu, tam od 2 do 3 bądź 4 stopni Celsjusza. Inaczej. Postępować to ochłodzenie będzie w kolejnych godzinach i w nocy z soboty na niedzielę oraz w niedzielę nad ranem obudzimy się w troszeczkę innej rzeczywistości, a więc temperatury według modelu Icon, który jest tutaj najbardziej na tą chwilę prawdopodobny, spadną praktycznie w całym kraju poniżej zera. Od -3 stopni Celsjusza do zera praktycznie w całym kraju, poczynając od południowego wschodu po centrum, zachód, południowy zachód i północ. Tutaj jedynie na wybrzeżu te temperatury mogłyby osiągać od 2 do 4 stopni Celsjusza, a związane by to było właśnie z efektem bliskości, jakby nie było, pod tym kątem ciepłego Morza Bałtyckiego, północny wschód z temperaturami od 1 do 2 stopni Celsjusza, a więc bardzo, bardzo chłodno. Model ECMWF potwierdza ten scenariusz, a więc praktycznie cała Polska, prócz północnego zachodu i krańców północnych, z temperaturami poniżej zera, od -1 do -3 stopni Celsjusza. Na północy, północnym zachodzie te temperatury troszeczkę wyższe, od 1 do 2 stopni Celsjusza. Jedynie model GFS widzi tą sytuację troszeczkę inaczej i tonuje ten mróz, a więc w Polsce południowej jedynie by on występował, w centrum na północy od 1 do 3-4 stopni Celsjusza, jedynie nad samym morzem oraz w województwie zachodniopomorskim i pomorskim te temperatury byłyby trochę wyższe, od 2 do 4 stopni Celsjusza. Jeśli chodzi natomiast o niedzielny dzień, to po tym bardzo zimnym poranku te temperatury by wzrosły według modelu Icon od 4 stopni Celsjusza w Polsce południowo-wschodniej do 8 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej. Według modelu ECMWF mielibyśmy sytuację praktycznie identyczną, a więc od 2-3 stopni Celsjusza na terenach podgórskich i na północnym wschodzie do 6-8 stopni Celsjusza w województwach zachodnich. No i mamy jeszcze model GFS. Tu sytuacja wygląda bardzo podobnie, od 1-2 stopni Celsjusza na terenach podgórskich oraz na krańcach i w ogóle na północnym wschodzie do 6-8 stopni Celsjusza w Polsce zachodniej, południowo-zachodniej. Kolejna noc, czyli noc z niedzieli na poniedziałek, to znów mróz. Mróz, który na wysokości 2 metrów będzie występował. No i tu również od Polski południowo-wschodniej po centralną i północno-zachodnią. Zobaczcie, tu gdzieś tam na zachodzie Ukrainy -6 do -8 stopni Celsjusza. Na północy i północnym wschodzie te temperatury troszeczkę wyższe, od 2 do 4 stopni Celsjusza. Model ECMWF widzi już tutaj inny scenariusz, widzi napływ cieplejszego powietrza na północy od 10 do 12 stopni Celsjusza, na południu od -2 do 0 stopni Celsjusza. Dosyć dziwny scenariusz, ale też ciekawy scenariusz widzi model GFS. Tutaj widzimy temperatury najwyższe w Polsce zachodniej 9, 10, 11 stopni Celsjusza. W Polsce północno-wschodniej mielibyśmy od 0 do 2 bądź 3 stopni Celsjusza, podobnie w Polsce południowo-wschodniej. A więc przed nami ciekawy okres w pogodzie, zdecydowanie będzie ochłodzenie. Ale zanim to jednak nastąpi, to jeszcze będziemy mieli wtorek, środę, czwartek z całkiem przyjemnymi temperaturami, a więc szybciutko wtorek. We wtorek nad Polską pole podwyższonego ciśnienia związane z wyżem Jurgen z ciśnieniem 1026 hektopaskali. To będzie powodowało napływ w miarę ciepłego powietrza płynącego z zachodu w kierunku wschodnim i południowo-wschodnim, więc u nas wiatry zachodnie przyniosą całkiem przyjemną pogodę. Te wiatry też nie będą silne. W Polsce południowej ciśnienie najwyższe 1027 hektopaskali, w Polsce północnej najniższe 1022 hektopaskale, i we wtorek opady deszczu przelotne, które lokalnie mogą wystąpić, ale silne być nie powinny. W północnym wschodzie będą możliwe również mgły i zamglenia, na krańcach południowych więcej przejaśnień. I tak jak wspominałem, tych opadów może być od 3 do 5 bądź 6 mm. Poczynając od Polski północno-zachodniej po Polskę centralną i województwo lubelskie. Na pozostałym obszarze tych opadów nie widać za bardzo. I temperatury najwyższe w Polsce południowej i zachodniej 13-14 stopni Celsjusza. W Polsce północno-wschodniej najniższe 10 stopni Celsjusza, wiatr od 10 do 30 km na godzinę, przy czym te 30 km na godzinę wiać będzie nad Morzem Bałtyckim. Dziękuję i widzimy się w kolejnym materiale. Pozdrawiam.